Radio Conchita. Jutro z kolei w Radzie do Spraw Ogólnych odbędzie się wysłuchanie Polski w sprawie artykułu 7. Niedzielne spotkanie kilkunastu unijnych przywódców to próba powrotu do niemieckich planów przymusowej relokacji emigrantów. Trudno się zatem dziwić, że nie przyniosło żadnych konkretnych rozwiązań, czego oczekiwał Berlin przed formalnym unijnym szczytem zaplanowanym na czwartek i piątek. Po spotkaniu kanclerz Niemiec Angela Merkel złożyła niepokojącą zapowiedź. Skoro nie można przeforsować tego pomysłu gremialnie, to będzie on przepychany w relacjach międzypaństwowych. Wiemy, że na nieszczęście na szczycie Rady Europejskiej nie będziemy mieli kompletnego rozwiązania kwestii migracji. Dlatego też będą umowy dwustronne i trójstronne, w jaki sposób możemy pomóc innym. Jednak państwa Unii chcą przyspieszenia decyzji o zmianach w polityce migracyjnej. Włochy, które zamknęły w ostatnich dniach swoje granice, chcą teraz podzielić się z innymi, wpuszczonymi już do Unii migrantami. I to pod groźbą kary obcięcia funduszy unijnych. Podobnego zdania jest prezydent Francji Emmanuel Macron. Hiszpania zaś po zmianie władz zapowiedziała politykę otwartych drzwi. Francja i Hiszpania uważa, że należałoby stworzyć centra na terenie Unii Europejskiej, w których migranci byliby identyfikowani i ewentualnie odsyłani do swoich krajów. Rozważane jest także zwiększenie pomocy dla państw afrykańskich. O wdrożenie polityki pomagania emigrantom w miejscu ich zamieszkania apeluje od dawna Polska, która wraz z 11 innymi państwami nie uczestniczyła w spotkaniu. Ale dla Platformy Obywatelskiej takie stanowisko to błąd, mówi poseł Jerzy Borowczak. Kiedy przychodzi już do formalności, to już nie mamy żadnego możliwości, że tak powiem, negocjacji, bo tam już zapadają decyzje, więc można było być na tym nieformalnym szczycie i o tym rozmawiać. Że my możemy zgodzić się na to, zaproponować swoje propozycje. Może Unia by tego nie przyjęły tamte państwa, ale złożylibyśmy swoją propozycję pod dyskusję. Nasze stanowisko jest znane w Europie i coraz bardziej respektowane, podkreśla dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji. Polska przedstawiła swoje racje już wielokrotnie, mianowicie to, że nie zgodzi się na żadne przymusowe narzucanie polityki migracyjnej, stąd ograniczenie Polski do udziału w spotkaniach formalnych, gdzie będą dyskutowane te kwestie. Dotychczas Europa przyjęła ponad milion migrantów. Społeczeństwa państw unijnych nie chcą już kolejnych relokacji, zauważa ekspert do spraw międzynarodowych Dariusz Sobków. Bawarczycy po prostu już nie chcą przyjmować więcej emigrantów, domagają się zablokowania granic. Austria powiedziała, że oni też będą zablokować granice austriackie, jeżeli Niemcy zablokują. I to jest bardzo korzystna dla nas wiadomość. Jutro Unijna Rada do Spraw Ogólnych przeprowadzi wysłuchanie Polski w ramach artykułu 7 Traktatu o Unii. Chodzi o praworządność. To szansa na ponowne przedstawienie naszych racji, mówi politolog dr Grzegorz Piątkowski. Myślę, że spotkanie będzie w sumie bezproduktywne, ponieważ Komisja Europejska nie ma dostatecznej siły politycznej, aby postawić Polsce te zarzuty. Oczywiście to takie spotkanie musi się odbyć i oby więcej tego typu spotkań na wielu szczeblach, ponieważ wtedy jesteśmy w stanie przekonać wszystkich unijnych urzędników, że racja stoi po naszej stronie. Sprzeciw wobec uruchomienia artykułu 7 dla Polski deklarują już m.in. Węgry i Litwa. Wysłuchanie pokaże, czy działania komisji zyskają zwolenników, podkreśla poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Jurek. Działania, które nie znajdują poparcia w unijnym prawie. Dyskusja w Radzie Unii Europejskiej przygotowuje decyzję bezpośrednio na Radzie Europejskiej, czyli między rządami. No ale to jest też takie pierwsze podejście, badanie gruntu, jakie poparcie mają działania Komisji Europejskiej. Uruchomienie artykułu 7 grozi także Węgrom. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego
przegłosowała dokument, w którym podkreślono, że na Węgrzech istnieje poważne ryzyko naruszenia praworządności. W Gdyni trwa dwudniowe forum Wizja Rozwoju. Wydarzenie organizowane jest po raz pierwszy i jest największą tego typu imprezą w północnej Polsce. Prawie 100 paneli dyskusyjnych, 500 prelegentów i 5000 uczestników, którzy debatują nad strategicznymi obszarami dla rozwoju Polski. W Gdyni właśnie rozpoczęło się dwudniowe forum Wizja Rozwoju. Rozwój nowych technologii to jeden z priorytetów rządu, mówił obecny na forum premier Mateusz Morawiecki. Polska nie boi się tej innowacyjności, tej wizji rozwoju, która powinna inspirować, która jest aspiracyjna, ale z drugiej strony bardzo wymagająca. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien mieć równe szanse na rozwój. My właśnie w taki sposób, poprzez konstytucję biznesu, walcząc o prawa naszych przedsiębiorców w Unii Europejskiej, poprzez liczne dyrektywy, zaznaczamy właśnie tę konieczność równego startu. Pomysły wdrażane są za pomocą strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. To jest niczym innym, tylko takim biznesplanem, który bardzo skutecznie tutaj realizujemy. I to poprzez bardzo konkretne działania, takie jak program 500+, który tutaj Ela wdrażała, poprzez programy bardzo silnie nastawione na reindustrializację, niepopularną internacjonalizację, na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, na budowanie kapitału. W szczególności tego kapitału ludzkiego, zaznaczyła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Inteligentne miasta to inteligentni ludzie. Dlatego chcemy inwestować w kapitał, dlatego reformujemy to, o czym Piotr Miller powiedział przed chwilą, uczelnie wyższe. Dlatego także staramy się otworzyć rynek zamówień publicznych, bo tylko w ten sposób będziemy wreszcie w stanie przekroczyć pewną barierę rozwoju, w której się znaleźliśmy. A plany rozwoju Polski są wielkie. Jeden z ostatnich przykładów – Centralny Port Komunikacyjny. Centralny Port Komunikacyjny to jest projekt jak Gdynia w okresie międzywojennym. I takie będzie miał znaczenie dla naszego kraju. Dlatego też właśnie tutaj trwa forum Wizja Rozwoju, mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Gdy spojrzymy na karty historii naszego miasta, to właśnie Gdynia w czasach niezwykle trudnych stała się miejscem spełnionych marzeń o zagospodarowaniu dostępu do morza. W spełnieniu kolejnych marzeń o rozwoju Polski pomóc ma dzisiejsza dyskusja. Powinniśmy tę wizję przekładać na konkrety, realizacje. Jedna została już dzisiaj rozpoczęta. 5 podmiotów podpisało list intencyjny o współpracy. I ten list intencyjny jest pierwszym krokiem, aby produkt umownie nazwany EVAN-em, a więc będzie to stosunkowo niewielki pojazd elektromobilny, ale zawierający w sobie te rozwiązania, których jeszcze spółki nie ma, powstał. Mówił jeden z sygnatariuszy listu, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju profesor Maciej Chorowski. List podpisała także Polska Grupa Energetyczna, Enea, Tauron Dystrybucja oraz Energooperator. Bezemisyjny samochód może powstać nawet w ciągu 5 lat. Dla Informacji Dnia, Konrad Janik. Szacowanie strat, które spowodowała susza, powinno rozpocząć się jak najszybciej, mówią wojewodowie. Zachęcają rolników do szybkiego składania wniosków do samorządów, a samorządowców do szybkich prac komisji szacujących straty. Od kilku dni przez Polskę przechodzą przelotne opady deszczu. To nieco poprawia sytuację na polach dotkniętych suszą, ale szkody wyrządzone przez tak długi brak opadów są nie do odrobienia. Pan kupuje, to pan wie, że trawa może jeszcze gdzieś tam odbije się, ale ja to na pewno. Czy zboża już nie będzie? Krowa o dwóch głowach, proszę pani. Dwie głowy krowa ma, dwie głowy. To dwie głowy to nie liczy. A jakie na niższych terenach? Najwięcej jest strat w uprawach zbóż jarych i ozimych, owoców miękkich i roślin strączkowych. Susza objęła prawie całą Polskę. Bardzo duży deficyt wody wystąpił na nizinach wielkopolskiej, szczecińskiej, podlaskiej, na Pojezierzu Wielkopolskim, w okolicach Żarnowca, na Kujawach oraz na Mazowszu. Tylko w tym województwie obecnie, jak mówi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, poszkodowanych jest ponad 3800 gospodarstw. Szacunkowa powierzchnia areału w hektarach to jest ponad 33 tysiące hektarów, także to naprawdę jest dużo, a to jest dopiero początek.
Rolnicy w niektórych częściach kraju już składają wnioski o powołanie komisji do szacowania szkód. To urząd gminy w Suchowoli na Białostocczyźnie. W gospodarstwie straty oszacowane jest na prawie 90%. Lunki, wszystko powysychało, zboże też jest dosyć marne i obawiamy się, że będziemy zmniejszać pogołowie bydła, żeby wygarnąć to wszystko. Pani Oksana Tomaszewska z mężem hodują bydło i produkują sery. Liczą na wsparcie ze strony państwa. Wypełniamy wniosek, który myślę, że pieniążki, które dostaniemy, oczywiście przeznaczymy na paszę dla naszych zwierząt, żeby dalej kontynuować swoją produkcję mleka i produkcję serów. Wojewodowie zachęcają samorządy do przyspieszenia działań komisji szacujących straty. Chodzi o to, aby komisje weszły na pola przed żniwami, a te w tym roku będą przyspieszone. Jest taka ogromna prośba, żeby zintensyfikować działania, jeżeli chodzi o ten zakres wniosków dotyczących powołań komisji. Samorządowcy deklarują, że są gotowi do szacowania strat, czekają tylko na wnioski rolników. W gminie Jastków na Lubelszczyźnie gospodarze co prawda pytają o komisję, ale jak mówi przewodniczący Rady Gminy Marek Wieczerzak, wniosków jeszcze nie składają. Komisja, która składa się m.in. z radnych gminnych, m.in. z urzędników gminy, z pracowników ośrodka doradztwa rolniczego, cały czas funkcjonuje, jest gotowa do pracy. Jeśli tylko te wnioski wpłyną, to wówczas zbierze się na posiedzeniu, wyruszy w teren. Im wcześniej będą złożone wnioski o oszacowanie strat, tym szybciej te straty będą oszacowane. Rząd straty, straty, same straty. Na wsparcie gospodarstw. Ale susza dotyka nie tylko rolników, problemy już mają pszczelarze. Tam może coś tam na gryki, ale gryka też. Same straty. Kwiaty o takie są, powysychali. Same straty. Jak popada, to będzie koniec sezonu. Wysuszone łąki nie dały nektaru dla pszczół, będzie więc bardzo mało miodu. Tu są straty. Jaką rolę odegrały podczas zaborów rośliny w zamordowaniu tożsamości i kultury polskiej? Jak zmieniły się poglądy dotyczące patriotycznego wychowania i edukacji młodego pokolenia? Nad tymi pytaniami zastanawiali się dziś w Warszawie uczestnicy konferencji zatytułowanej Wychowanie drogą do niepodległości. Dyskusja wokół kwestii odzyskania niepodległości koncentruje się najczęściej na wymiarze państwowym i ówczesnej sytuacji międzynarodowej. Ale przez 123 lata zaborów ogromną rolę odegrały polskie rodziny, które nie mogły korzystać z opieki państwa. Mimo to duch umiłowania wiary i ojczyzny został przekazany kolejnym pokoleniom, przypomina ksiądz Andrzej Lubowicki, pokoleniom plotkarzy Stowarzyszenia Młodzieży. Mamy właśnie ten zabór tych wartości duchowych, wartości, które są najcenniejsze w wymiarze właśnie tego życia wiecznego. I w sposób szczególny chcemy dzisiaj życia wiecznego, to on pytanie, jak wesprzeć tą rodzinę, która dzisiaj także powinna być tym fundamentem w przekazywaniu wiary, w przekazywaniu wychowania, też edukacji, żeby nie było tak, że rodzina dyspensuje się, a tą rolę przejmuje szkoła. Każda idea, jeśli nie będzie kultywowana i podtrzymywana przez rodzinę, stanie się martwą. Mamy rzadkie przypadki, że ktoś bez przykładu swoich rodziców angażuje się w życie publiczne, państwowe, czy staje się wielkim polskim patriotą. Wszyscy wielcy polscy patrioci, wskazując na genezę swojego patriotyzmu, podkreślali rolę rodziny, a w tej rodzinie przede wszystkim na rolę matki, podkreśla doktor habilitowany Józef Brynkus. W niektórych kręgach mamy do czynienia z takim wyszydzaniem idei matki Polki jako coś, co po prostu powinniśmy się tego wstydzić, coś, co po prostu z Polakom tym nowoczesnym uwłacza. To jest bzdura. W dawnych czasach dzięki właśnie tej idei matki Polki można było po prostu wychować młode pokolenie i tak samo dzisiaj matki mają wielką rolę do odegrania w kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży. Ojcowie z kolei odgrywają wielką rolę w przekazywaniu historii. Poznawanie doświadczeń i losów kolejnych pokoleń jest bardzo cenną nauką. I to właśnie przy patrzeniu w przyszłość, zaznacza Mariusz Dzieciątko, prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, współorganizator konferencji. Ja myślę, że to, co jest istotne i może trochę właśnie o tym zapominamy, to jest nasze postrzeganie historii.
ponieważ myślę, że często Polakom historia kojarzy się głównie właśnie z przedmiotem szkolnym, czyli uczeniem się dat, nazwisk, ewentualnie partii politycznych, jakichś związków między tymi osobami. Natomiast historia to jest znacznie coś więcej. Historia to jest tak naprawdę historia właśnie osób, które w tej historii były, żyły, tworzyły. Dzisiejsza konferencja była też okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń młodych ludzi idących ścieżką edukacji domowej. Edukacji, która za priorytet stawia sobie wychowanie młodzieży do chęci samodzielnego zgłębiania nauki. Z przyczyn takich trudniejszych, jak na przykład matematyka, fizyka, takie wydawanie ścisłe, jeździłem do korepetytorów, którzy tłumaczyli pewne zagadnienia, ponieważ no to był temat dosyć duży i potrzebowałem z tym pomocy. Natomiast przedmiotów, których nie potrzebowałem takiej pomocy, uczyłem się sam, czytając podręcznik i później zdając egzaminy. Wyjaśnia Janek Witecki, który w tym roku zdał maturę. Wpojenie młodym postawy samokształcenia jest podstawą dalszego rozwoju nie tylko zawodowego, ale także jako jednostki ludzkiej drogą edukacji do niepodległości. Recep Erdogan wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Turcji. Zdecydowane zwycięstwo obecnego prezydenta oznacza, że niepotrzebna będzie druga tura. W wyborach parlamentarnych, które odbywały się w tym samym czasie, zwyciężył wyborczy blok z udziałem ugrupowania Erdogana, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Jak poinformowała turecka komisja wyborcza, Recep Erdoğan otrzymał 52,5% głosów. Na głównego konkurenta Erdoğana, socjaldemokratę, głosowało 30,7% osób. Frekwencja wyniosła 87%. Przewodniczący Wysokiej Komisji Wyborczej właśnie ogłosił, że jestem zwycięzcą wyborów z absolutną większością głosów. Mówił po ogłoszeniu wyników prezydent Erdoğan. Pokrótce powiedział też o planach na przyszłość. Turcja podjęła decyzję o zdecydowanej walce przeciwko wszystkim organizacjom terrorystycznym. Jednocześnie wyniki te pokazują, że będziemy nadal wyzwalać ziemię syryjską i otwierać drogę uchodźcom, by mogli bezpiecznie wrócić do domu. Niedzielne głosowanie stanowi przypieczętowanie zmiany systemu rządu w Turcji z parlamentarnego na prezydencki. Erdoğan. Żeby wypełnić zobowiązania złożone naszym obywatelom, w dużym stopniu zakończyliśmy przygotowania do nowego systemu prezydenckiego. Referendum z ubiegłego roku nowy szef państwa będzie miał o wiele większą władzę niż jego poprzednik. Między innymi będzie jednocześnie stał na czele rządu. Urząd premiera zostanie zlikwidowany. Pan Erdoğan został czymś na kształt sułtana, czyli zgarnął całość władzy w Turcji. Uważam, że na ten moment ma on bardzo silny mandat od swoich obywateli. Jak z tego skorzysta? Zobaczymy, ponieważ poszedł jednak na wybory. Nie spacyfikował, nie ogłosił się jakimś samodzielnym tyranem bez tego mandatu. Jeżeli go dostał i dostał pełnię władzy, to teraz musi temu sprostać. Mówiła dr Lucyna Kulińska. Wspólna misja obserwacyjna Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i Rady Europy oceniła, że partiom opozycyjnym w Turcji nie zapewniono równych warunków do prowadzenia kampanii przed niedzielnymi wyborami. W mediach faworyzowano prezydenta Erdoğana i rządzącą partię AKP. Rządzący prezydent i jego partia cieszą się znaczną przewagą, co znalazło również odzwierciedlenie w publicznych i prywatnych mediach finansowanych przez rząd. Restrykcyjne ramy prawne i uprawnienia przyznawane w ramach stanu wyjątkowego ograniczały podstawowe wolności zgromadzeń i wypowiedzi również w mediach. Po wyborach zmieni się też liczba wybieranych posłów do parlamentu z 550 do 600 oraz wydłuży się ich kadencja z 4 do 5 lat. W wyborach parlamentarnych zwyciężył wyborczy blok Sojusz Ludu stworzony przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju oraz Nacjonalistyczną Partię Działania. Sojusz otrzymał ponad 53,5% poparcia. I to wszystko na teraz. Kolejne informacje dnia tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Jutro
zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz na wschodzie kraju, w centrum oraz na Śląsku, miejscami burze, lokalnie z gradem. Burze możliwe także na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 22 na zachodzie i Podkarpaciu. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, tam 17-18 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i powoli będzie rosło. Także Radio Conchita, proszę Państwa.